Potrzebujemy gazety, a ogólnie wycinane już fragmenty z gazet, które chcemy mieć w naszych naklejkach. Potrzebujemy także taśmę dwustronną, nożyczki lub taki nożyk. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song. Teraz bierzemy fragment wycięty z jakiejś gazety. Ja mam takiego ptaszka i z taśmy wycinamy fragment, który pokryje nam całego ptaszka. Jeśli chcemy, żeby nasz fragment, w moim przypadku to ptaszek, był taki jakby błyszczący, możemy tego ptaszka pokryć przeźroczystą taśmą. I tak właśnie jedna nasza naklejka skończona. Tutaj po prostu odklejamy sobie i możemy przykleić już naszego ptaszka. I ja właśnie zaraz wam pokażę. I nie róbcie tego samego błędu co ja. I za pierwszym razem, kiedy wymyśliłam ten sposób, to nie przemyślałam tego dokładnie i przykleiłam właśnie na tą postać. I no i to nie będzie dobrze wyglądało, ponieważ będzie widać tylko ten tył, a my chcemy, żeby było widać tylko ten przód, no ale już trudno. I tak, bierzemy jakąś naszą naklejkę, teraz właśnie przykładowo tamtą. I teraz odklejamy. I teraz właśnie odklejamy tą taśmę. To z biegiem czasu będzie właśnie proste. Będzie później naprawdę prosto, ponieważ zawsze jest chociaż jedna część, która właśnie umożliwia nam bardziej odklejenie tego. Tutaj już sobie odkleiłam troszeczkę i tak, i sobie możemy teraz to przykleić i bez problemu ładnie mamy naklejkę. Miałam wtedy zoom i właśnie tego nie zauważyłam i była troszeczkę słabsza jakość, no ale to teraz tak wygląda. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to będzie mi bardzo miło, kiedy mnie zasubskrybujesz i dasz łapkę w górę. Więc to na tyle, cześć!